Na urlopie dochodzą mnie niepokojące wieści. Komendant główny policji Marek Działoszyński złożył pozew przeciwko Gazecie Polskiej, w której razem z Samuelem Pereirą napisaliśmy tekst o komendancie głównym policji i o jego znajomościach z miejscowości Skwierzyna. Przypomnijmy zatem, o co chodziło w tekście. Napisaliśmy, że syn komendanta głównego policji został rozpoznany przez kilka osób w okolicy domu, który został podpalony. Został rozpoznany w środku nocy, kilkanaście kilometrów od miejsca, w którym mieszka, w towarzystwie syna lokalnego, trudno to powiedzieć, przedsiębiorcy, no pozostańmy przy tym, że przedsiębiorcy, który nazywa się Krzysztofka, który chwilę wcześniej zatrzymany został za prowadzenie samochodu pod wpływem silnych narkotyków, za posiadanie ponad 30 gram mefedronu, czyli środka wchodzącego w skład tzw. syntetycznej kokainy, a także oskarżony został o handel narkotykami takimi jak kokaina i heroina. Krzysztof K. to znajomy komendanta głównego policji, podobnie zresztą jak pan Roman Pupkowski. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że jak wynika z informacji, do których dotarliśmy, chwilę po aresztowaniu i chwilę po zatrzymaniu Krzysztofa K. właśnie Roman Pupkowski spotkał się w pewnej knajpie w miejscowości Skwierzyna z przyjacielem osoby, która związana jest z właścicielem podpalonego domu. Na pytanie, czy pan komendant główny policji nie boi się, że zatrzymanie tego przedsiębiorcy, który oskarżony jest o handel narkotykami, zaszkodzi komendantowi głównemu policji, usłyszeć miał w odpowiedzi: ty się lepiej zainteresuj swoim hotelem. Ponieważ w tej miejscowości w przeciągu ostatnich kilku lat kilkukrotnie miały miejsca przedziwne podpalenia i bardzo duże pożary przedsięwzięć i inwestycji związanych z tą grupą ludzi, właściciel tego hotelu pomyślał, że sprawa może być istotna. Tym bardziej tak pomyślał, że usłyszał, jak wynika z informacji, do których dotarliśmy, że to właśnie właściciel owej knajpy i owego hotelu oraz osoba związana z właścicielem podpalonego domu, zdaniem pana Pupkowskiego, mają być odpowiedzialni za podłożenie narkotyków Krzysztofowi K., owemu przedsiębiorcy. Opisaliśmy tę sytuację m.in. dlatego, że wszystkie te informacje, które podałem przed chwilą, znajdują się w aktach sprawy. One są opisane, znalazły się zeznania konkretnych osób. Konkretne osoby zeznały do protokołu, że rozpoznały syna komendanta głównego policji, że rozpoznały w towarzystwie syna komendanta głównego policji syna owego oskarżonego o handel narkotykami przedsiębiorcy. A z kolei w rozmowie, którą przeprowadziliśmy z Komendą Główną Policji, przedstawiciele tej instytucji potwierdzili, jak zakładam, po konsultacji z Markiem Działoszyńskim, komendantem głównym Policji, że wszyscy ci panowie między sobą się znają. Kiedy próbowaliśmy z Samuelem Pereirą na konferencji prasowej zadać to pytanie Markowi Działoszyńskiemu, w odpowiedzi usłyszeliśmy tylko tyle: wszystkiego dowiecie się państwo w sądzie. No to bardzo się cieszę. Oznacza to, że podczas rozprawy, która, mam nadzieję, będzie legalna, legalna pewnie będzie, ale mam nadzieję, że będzie jawna, będziemy mogli poznać odpowiedzi na następujące pytania. Po pierwsze, czy komendant główny policji spotykał się z panem Pupkowskim i z panem Krajewskim w trakcie prywatnych imprez, między innymi prywatnych rejsów motorówką w okolicy z panami Krajewskim i Pupkowskim? Jakie relacje łączą tych dżentelmenów? Czy prawdą jest, że pan Pupkowski dzięki znajomościom z komendantem głównym policji zdołał zatrudnić dwie związane z sobą blisko osoby w strukturach prasowych policji w Gorzowie i w Poznaniu, Komendy Wojewódzkiej? Że znajdziemy odpowiedzi na pytania, czy Krzysztof K. jest tajnym informatorem policji. Że znajdziemy odpowiedzi na pytania, jakim cudem Krzysztof K. posiadał w swoim domu należący do policji testery narkotyków. Czy prawdą jest, że Krzysztof K. chwalił się w środowisku przestępczym, że narkotyki, które rozprowadza, są niewykrywalne dla policyjnych testerów. Wreszcie dowiemy się, czy prawdą jest, że Krzysztofka związany jest z policją bardzo blisko od czasów, kiedy Marek Działoszyński pełnił funkcję komendanta wojewódzkiego policji. Marek Działoszyński w czasie konferencji prasowej powiedział, że zna wielu dealerów narkotyków i powiedział, że wielu z nich osobiście zamykał w więzieniu. Czy zatem to zatrzymanie i fakt, że Krzysztof K. znalazł się w areszcie śledczym, świadczą o tym, że Marek Działoszyński poprowadził działania przeciwko swojemu własnemu koledze? Czy dowiedział się dopiero w tym momencie, że Krzysztof K. prowadzi nielegalne interesy? Czy nie wiedział o tym, spotykając się z nim na prywatnych imprezach? Czy prawdą jest wreszcie, że Marek Działoszyński, zanim spotykał się z tymi ludźmi, wysyłał wcześniej swoich emisariuszy, żeby wyłączali monitoring? O tych wszystkich rzeczach dowiedzieliśmy się od osób, które zeznały je w śledztwie. Śledztwo w tej sprawie jest prowadzone. Prokuratura, jak się dowiedzieliśmy ostatnio, zrezygnowała z udziału policyjnych biegłych w tej sprawie ze względu na ryzyko związane z ich stronniczością. To są bardzo ciekawe pytania, zwłaszcza że dotarliśmy do informacji, że sam komendant główny jest przekonany, że swoją funkcję będzie pełnił już tylko przez pół roku. Bardzo niepokojące wieści dochodzą do mnie na urlopie.